kochani, w normalnych warunkach, kiedy komoda jest przeznaczona do wnętrza typu salon, sypialnia, nie lakieruję w środku tapety. Zwykle są to tapety odporne na brud, na wycieranie, tapety winylowe. Nie używam tapet papierowych w wyjątkowych przypadkach. Natomiast tutaj mebel jest dedykowany do łazienki. No i wiecie, moje drogie, kochane panie, co się trzyma w szufladach łazienkowych? Czasem się wysypie jakiś cień, czasem coś tam innego, więc warto by było sobie zabezpieczyć dodatkowo na przykład właśnie lakierem, wodnym lakierem akrylowym chociażby, taką powierzchnię tapety, po to, żeby było można no, łatwiej i częściej ją wycierać. Wtedy po prostu będzie dłużej trwała. Ilość warstw, no to też zależy od tego, jak mocno ta szuflada będzie wykorzystywana. Myślę, że położę tutaj dwie warstwy i będzie to wystarczające. Tapeta jest też dosyć gruba.